Gdzie warto zjeść w centrum Warszawy? Zapraszam do zapoznania się z naszymi poleceniami. Siądźcie wygodnie, przygotujcie sobie coś do przekąszenia i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną moja żona Sonia, a my jesteśmy w Warszawie. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam rekomendowane przez nas miejsca, lokale gastronomiczne w samym centrum Warszawy. Czyli blisko stacji metra Centrum, blisko Dworca Centralnego, blisko Pałacu Kultury czy ulicy Chmielnej. Taką mapkę Wam zrobiłem, żebyście mogli sobie podejrzeć. Generalnie samo centrum. Jedziemy z tym. Zaczynamy od miejsca, które dobrze znamy, ale które w tym miejscu jest nowe, czyli od Kury Warzyw. W zeszłym roku zrobiłem taki film o najciekawszych i najfajniejszych warszawskich kebabach. O Kurze Warzyw powiedziałem, że to jest mój ulubiony kebab i tego zdania nie zmieniam. Regularnie zamawiam, regularnie cieszę się tutejszym kepsikiem. A od niedawna oprócz punktu na Mokotowie i punktu w Hali Gwardii jest również punkt na Chmielnej, czyli w samym centrum Warszawy. Mamy tutaj dokładnie to samo menu, co w innych lokalach, więc zjadą nasze ulubione klasyki. Pokażemy Wam też jedną z nowości. A co sądzi moja żona Sonia? Kiedyś padło takie pytanie do mnie na Insta Stories o moje trzy ulubione knajpy. No i w tych trzech była właśnie Kura Warzyw. Bardzo lubię, uważam, że te kebaby są przepyszne. Kura da ci w dziób, właśnie przeczytałam ten napis nade mną. Więc nie mogę się doczekać, jak już zjem, bo głodna jestem. Zaczynamy od spróbowania mojego ulubionego kepsa z menu. Jest ich trochę, ale myślę, że jeśli jeszcze nie byliście w Kurze Warzyw, to od tego trzeba zacząć. Mamy tutaj mięso z udek z kurczaka, mamy smażone warzywa, świeże warzywa, ser owczy, zioła w postaci kopru, koperku i mięty oraz troszkę, na koniec to jest wszystko skropione sokiem z cytryny. Do tego sosy, do wyboru, do koloru, my zawsze bierzemy te rekomendowane, czyli mamy tutaj sos jogurtowo-ziołowy, czosnkowy oraz średnio ostry sos chili. To wszystko jest w bułce, można go też wziąć w tortilli lub na talerzu, w takim boksie z frytkami, ale moim zdaniem ta bułka jest najsmaczniejsza, bo sama w sobie jest po prostu pyszna. Niektórzy pewnie zauważają, że jest to kebab inspirowany słynnym berlińskim kebabem z Mustafa's Gemüse Kebab, tym, do którego ustawiają się długie kolejki i jest to jak najbardziej prawda. Nawet na samym początku, kiedy Kura Warzyw otwierała się jeszcze w Poznaniu, no to jednego dnia pojechałem do Berlina sprawdzić tego kebaba w Mustafie, a drugiego dnia wróciłem do Poznania i spróbowałem, jak smakuje kebab inspirowany tym oryginalnym berlińskim kebabem. I cóż, no, smakuje równie wyśmienicie. Cały sekret tego kepsika tkwi w tym, żeby poczuć wszystkie te składniki, które tak długo wymieniałem naraz. Dlatego dobrze go wziąć w bułce, troszkę sobie te wszystkie składniki przyklepać, ścisnąć i się wgryzać. Jest rewelacja. Jak ci smakuje? Pyszne. Pyszne jak zawsze? Mhm. Tym bardziej, że co? Co najbardziej w nim lubisz? To, że jest taki ciepły. Najbardziej, no właśnie to, co ty mówiłeś, nie? Że jak się te wszystkie składniki pomieszają, czyli te zioła z tymi grillowanymi warzywami, z tym soczystym kurczakiem, to jest poezja. To jest poezja i to jest coś, co nie ukrywam, czasem sobie zamawiamy do domu. Zawsze smakuje dobrze. Naprawdę. Mega. Wszystko popijane klasycznym ajranem. W zeszłym roku zrobiłem błąd, wypowiadając tą nazwę i powiedziałem Arian. Przez to parę osób chciało zdyskredytować od razu cały film. Bo co to znów co kebabów, a poprawnie wymówić nazwy nie może. A jest to taki jogurt, maślanka, woda i sól. I tyle. Bardzo, bardzo orzeźwiający. Hejka, mam jeszcze jedną rzecz. Jest to mega kurolo. Mega kurolo to jest forma podania kepsa w Kurze Warzyw. Dowolnego kepsa. Wybieracie sobie takiego, jakiego chcecie. Może to być kura klasyk, a to jest zbaraniały. Czyli to jest ten kebab, którym zachwycałem się w zeszłym roku w filmie o najlepszych kebabach w Warszawie. Tylko, że podany w lawaszu, w dużym lawaszu, to kosztuje dodatkowe 10 zł. Czyli jak kura klasyk kosztuje 20 zł, no to już mega kurolo 30. Jak zbaraniały kosztuje 21, no to już mega kurolo ze zbaraniałym w środku kosztuje 31 zł. Na duży głód. Zdecydowanie na duży głód. Ja chyba trochę pogryzę i wezmę do domu, bo... Ale jeszcze nie gryź. Bo trzeba fotę zrobić. Fotę, no.
to na razie nie gryzę. Tak jeszcze, żebyście mieli pełny obraz sytuacji, zbaraniały to jest kebab z mięsem z barana i byka, mieszanka barana i byka. Do tego mamy opiekane warzywa, miks, sałat, mięta, sok z cytryny i to wszystko. Wgryzam się. No, to się jeszcze jest. Tak, tutaj jeszcze w standardzie jest pasta czosnkowa. I ona jest bardzo intensywna, taka bardzo mocno czosnkowa. Do tego jest pasta z zielonego groszku, też ma taki fajny, ciekawy smak. Jakaś pasta z bakłażana oraz coś łagodnego lub ostrego z jalapeno. Dobre. Mhm. Co najlepsze? W tym kebabie te sosy fajnie się łączą ze sobą. Czosnkowy na przodzie, ale czuć też ten groszek gdzieś. No i tą lekką ostrość od średnio ostrego sosu. Jak zawsze nam bardzo te kepsiki smakowały, jeszcze ponad połowę. Mega kurolo biorę do domu i sobie zjem na spokojnie na podwieczorek, albo na kolację, albo na wczorajsze śniadanie. Możecie tutaj wpadać na kepsiki zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. W czwartki jest do pierwszej, w piątki i soboty jest do drugiej, w pozostałe dni tygodnia do 24. Także też wracając z imprezy albo idąc dopiero na imprezę, można sobie takiego kepsika zjeść. Możecie też zamawiać kebaby z kury warzyw w dowozie. Dzięki temu, że powstał ten lokal na Chmielnej, można zamawiać kurę warzyw do Śródmieścia, czy nawet na wschodni brzeg Wisły. Tyle od nas, brzuszki pełne, także my za parę godzin wracamy do centrum Warszawy i szukamy dalej ciekawych i fajnych, wartych polecenia miejsc. Jeśli chodzi o śniadania w centrum Warszawy, to jednym z częściej polecanych miejsc jest Bułkę przez Bibułkę. Jest to sieć warszawska, obecna w kilku dzielnicach Warszawy, ale właśnie tutaj przy ulicy Zgoda parę lat temu byłem i bardzo mi smakowało, zjadłem dobrego bajgla. Ta oferta śniadań jest o wiele, wiele większa. Można też się rano do śniadania napić prosecco. Drugie miejsce na śniadanie w centrum Warszawy znajduje się za mną po drugiej stronie ulicy. Jest to Sticky Sam, gdzie również można zjeść śniadanie od wyboru do koloru, gdzie również ten porządku poziom jest zachowany i co ważne, jest to też miejsce znajdujące się całkiem blisko dworca centralnego. Miejsce dość oblegane, więc trzeba się liczyć albo z kolejką, albo z brakiem miejsc, ale warto. Na kawę w centrum Warszawy polecamy Stor. Jest to kawiarnia, w zasadzie filia kawiarni Stamki z Powiśla. W filmie o Powiślu na pewno ją wam pokazywaliśmy. No i dzisiaj w filmie o centrum również do Storu przyszliśmy. Mamy kawę, ja mam dripa, Soja ma flat white, mamy kanapki. To są kanapki z tempechem, ostrą pastą i masłem orzechowym, rukolą i do tego jeszcze świeży ogórek. To tak naprawdę jest jedna kanapka. Tak, to jest jedna kanapka, ale podzielimy się. Tutaj cynamonka oraz makaroniki. Jem. Naprawdę smaczna ta kanapka. Nie pomyślałbym, żeby dodać masło orzechowe do ogórka i do ostrej pasty, ale to się wszystko super ze sobą komponuje. Dobrze się zaczyna. Dobry. A cynamonka tak dobra, że już ją kończę. Słodziutka. Wszystko oczywiście popijane pyszną kawą. Stor to jest jedno z lepszych miejsc na kawę w Warszawie w ogóle, więc siłą rzeczy też lokal z centrum również jest warty waszej uwagi. Kawa jakości specialty, na różne sposoby zaparzana, od klasycznych rzeczy z ekspresu przez alternatywne metody parzenia kawy. Każdy znajdzie coś dla siebie, a na pewno znajdziecie tutaj wiele pyszności. Także polecamy gorąco to miejsce, mamy też cenę dla was, flat white za 12,50. Kanapka z tempechem, czyli to wszystko, co było na talerzu, cała zawartość tego talerza 15 zł, makaronik klasyczny 6,50, drip 14 zł i cynamonka z żony krawca za dyszkę. Lecimy dalej. Drugie miejsce na kawę w centrum, które powinniście sobie zapisać i zapamiętać, to kawiarnia Relax, która jest za mną, z której mam kawkę na wynos. Jest to szybki przelew tak zwany z Etiopii i który oprócz kawy parzonej w ekspresie czy metodami alternatywnymi możecie też zjeść jakieś słodkości, kanapki czy napić się alkoholu. Fajne miejsce na chwilę oddechu. Na słodkości w centrum jednym z takich sztandarowych adresów jest Lucullus, sieć warszawska obecna w wielu częściach miasta, ale również w samym centrum przy ulicy Chmielnej. Zjecie tutaj pyszne wypieki, pyszne monoporcje. No, można się zajadać i zajadać i zajadać do przesłodzenia. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, znajduje się przy ulicy Nowogrodzkiej i nazywa się Jacie Korea. Byłem tu już kiedyś, szedłem do Bibendy, o której chyba później opowiemy jeszcze. I tak patrzę, o, fajna koreańska knajpka jakaś.
wejdę, zobaczę. Wszedłem, zobaczyłem, posmakowało mi bardzo i dzisiaj tutaj wracamy. Jesteśmy z przyjaciółmi, także zjemy troszkę więcej. Ja zamówiłem sobie kimchi jjigae, czyli to jest taka koreańska zupa na bazie gulaszu z mocno sfermentowanego kimchi, do tego jest boczek, jest tofu, szczypior, cebula. Jest to bardzo gorące wciąż, kiedy to przyszło, to jeszcze bulgotało. Dużo tutaj tych wszystkich dodatków, składników, a przy tym też jest bardzo kwaśne od kimchi i też bardzo ostre. Także jem to powolutku. Na zbliżającą się jesienną handrę i późniejszą zimę ta zupa jest super, super rozgrzewająca. Także do każdego dania dostajemy też ryż, do prawie każdego dania dostajemy ryż oraz zestaw tak zwanych banchanów. Tutaj mamy na przykład jednotygodniowe kimchi, a tutaj 3-miesięczne. Także można sobie porównać, jak ta fermentacja wpływa na smak. Oprócz tego mamy wodorosty, mamy marynowaną rzodkiew na dwa sposoby, cebulkę, marynowaną kiełki i to już nie pamiętam, co to było. Które? To. Bo to, to był fish cakes. A, ciastka rybne w takim lekko pikantnym sosie, mamy ogóreczki. No wszystko jest super pyszne, inne dania ponoć też. Moje danie to jest gundjung topukki i są to kluski różowe z wołowiną, papryką, cukinią, w sosie sojowo-sezamowym i ostrykowym ze szczypiorkiem do tego ryż. To danie mi przypomina danie, które jadłam w koreańskiej restauracji w Nowym Jorku, jak byliśmy w grudniu w zeszłym roku. I wtedy mi do końca nie smakowało, byłam też podjarana, pamiętam, że zobaczyłam te kluski i tu mi bardziej smakuje. Dlaczego mi tak do końca to nie jest danie w moim stylu? Bo one jest dość słodkawe. I jakoś ja takie danie trochę z takim słodkowym posmakiem nie lubię, ale tu jest no 100 razy lepszy niż tam w tej restauracji na Manhattanie, więc props. Więc bardzo dobrze wchodzi, te kluski są przepyszne. Zawsze jak są w ogóle w daniu kluski, to jest takie plus 10 do smaku. No i super są też te banchany, dzielimy się nimi kimchi złoto. Mamy tu jeszcze jedno danie, nazywa się Cheuk Bokkim i to jest boczek wieprzowy w pikantnym sosie na bazie pasty gochujang, który ostatnio próbowaliśmy na sucho i to tak właśnie smakuje. Jest bardzo intensywny, trochę pikantny smak, a też taki, też smak trochę takiej fermentacji. Rewelacyjne danie. Myślę, że z tych tutaj, które próbowaliśmy, najlepsze. W sensie najbardziej moje może. Nie, już tak nie wyżryj tam. Bardzo, bardzo. Taki głęboki smak, który długo pozostaje na języku. Przepyszne. Mamy tutaj też jeszcze ciapcie. Jest to makaron z manioku w sosie sojowo-sezamowym, z wołowiną, omletem, grzybami, cebulą, marchwią, szpinakiem. I to jest dokładnie ten sam sos, wydaje mi się, co w tym daniu Soni, czyli gundjung topuki. Smakuje w bardzo zbliżony sposób, ale są trochę inne. Dodatki też przepyszne. Misia, Misia. Kto to tu przyszedł do nas? Kto tu odwiedził wujka i ciocię? Kto jest taki piękny? Ona prosto w obiektyw patrzy, nie? Kto jest taki piękny? Było przepysznie, najedliśmy się bardzo, ja tą zupę dokończyłem, udało mi się i pewnie jesteście ciekawi cen. Cheuk Bokkim, czyli to danie, które nam najbardziej smakowało, kosztuje 33 zł. Tyle samo kosztują ciapcie. 31 zł kosztuje danie Soni, czyli gundjung topuki. Moja zupa, czyli kimchi jjigae, kosztowała 35 zł. Do tego jeszcze były napoje. No i od 4 osób tutaj jest już płatny automatycznie serwis 10%. Razem wszystko wyszło za 200 zł. Za mną jest knajpka No Problem, w której byliśmy już kilka razy. Jest to knajpa w 100% roślinna, wegańska. To, że tam wracamy, to jest dowód na to, że rzeczywiście zawsze nam smakuje. Jest tam bardzo dużo dań z takim azjatyckim sznytem. Na przykład zajadaliśmy się parę razy i to jest w stałym menu Korean Fried Tofu. No a poza tym bardzo dużo ciekawych dań od burgerów, po takie wariacje na temat polskiej kuchni. Kiedyś pamiętam, chyba za pierwszym razem jadłam tam wegańskiego schabowego, który był pyszny. Bardzo fajna atmosfera, dobre jedzonko, więc również przychodźcie, jak jesteście w centrum. Następne miejsce, które można śmiało powiedzieć w centrum Warszawy, to Raj w Niebie. Bardzo oryginalna restauracja, mieszcząca się w niebie i specjalizująca się w kuchni hawajskiej. Tę kuchnię hawajską można w takim cudzysłowie troszkę potraktować, no bo to jest wariacja na temat tego, co można niby zjeść na Hawajach. Są wpływy azjatyckie, wpływy różnych kuchni wokół Pacyfiku. Jest to miejsce zarówno na lunch, jak i na wieczór. Mają tutaj też dużo koktajli, także śmiało można wpadać wieczorem przed imprezą albo już na samą imprezę tutaj. I co bardzo ważne, w środku jest bardzo, bardzo
ładnie i można tutaj przyjść w środku zimy i poczuć lato. Kolejne miejsce w centrum Warszawy, które musimy Wam zarekomendować, to Mąka i Woda 2.0. 2.0 od niedawna, bo od maja 2020, kiedy połączyła się ze znajdującym się obok Super Lardo, inną restaurację tych samych właścicieli. Mąka i Woda to jest restauracja z kuchnią włoską, przede wszystkim pizza i ręcznie wyrabiane na miejscu makarony, a Super Lardo to była taka restauracja z domowymi wędlinami, z domowym pieczywem i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko teraz znajduje się w jednym lokalu. Jesteśmy w porze lunchowej, kiedy obowiązuje karta lunchowa, czyli lunch dnia, który kosztuje 30 zł i zawsze to jest przystawka i danie główne, przystawka do wyboru mięsna i bezmięsna, tak samo jest z daniem głównym. Zazwyczaj jest to pizza lub makaron, ale też jest dostępna skrócona karta z pizzą i my tą pizzę sobie dzisiaj zjemy. Mamy już rozgrzewające napary imbirowe z cytryną, rozmarynem i miętą, no i czekamy na pizzę. Tutaj bliżej mnie pizza burrata, naturalnie z buratą, z sosem na bazie pomidorów San Marzano, do tego mozzarella di bufala oraz salami di sauri. Jest takie mocno mięsne salami. Jest jeszcze bazylia i troszkę parmezanu. Bardzo, bardzo smaczna pizza. Ciasto typowo neapolitańskie, czyli bardzo dający się środek pizzy i coraz grubsze ciasto, coraz bardziej puchate ciasto w stronę brzegów, brzegi wyrośnięte, ale nie przesadnie, nie jest to ten oponiarski styl canotto, tylko taka bardziej klasyczna pizza neapolitańska. Wszystko na tej pizzy się zgadza. Generalnie Mąka i Woda ma opinię jednej z najlepszych pizzerii, jednych z najlepszych miejsc z pizzą w Warszawie. Aczkolwiek w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach wręcz, ta konkurencja w Mące i Wodzie wyrasta ogromna. No i to pizza w ten sposób konsumowana smakuje fantastycznie. Do tej mięsnej kompozycji wkrada się ten kremowy, uzależniający ser i wszystko razem smakuje jeszcze i jeszcze lepiej. Przejdźmy do marinary. Marinara to kompozycja, która w niektórych miejscach jest moim zdaniem najlepszą pozycją w karcie. I to nie dlatego, że reszta karty jest uboga, tylko dlatego, że ta prosta kompozycja po prostu swoją prostotą wybija się ponad wszystko inne. Tutaj jest marinara oczywiście z sosem na bazie pomidorów San Marzano, do tego czosnek oraz sycylijskie oregano. I to oregano tutaj wybija się ponad ten czosnek. Czosnek jest na drugim planie, co mi chyba mniej odpowiada. Aczkolwiek i tej pizzy klasy nie można odmówić. Gdybym tutaj jednak wrócił, to postawiłbym na buratę albo na coś innego, żeby spróbować czegoś, czego jeszcze nie jadłem. Pizza zjedzona była całkiem smaczna. Śmiało mogę Mąkę i Wodę polecić, choć warto tutaj też przyjść na makaron, na robioną na miejscu pastę, czy na te rzeczy, które wcześniej serwowano w Super Lardo, ale to albo w tygodniu, po południu, wieczorami, albo w weekendy. Jak jest menu lunchowe, to z tych rzeczy spoza lunchu dnia są tylko pizze. Pizzę z Mąki i Wody w swoim takim prywatnym rankingu umieściłbym jednak ciut niżej niż pizzę z Dziurki od Klucza, z Kasamia Pizza Napoletana, czy z Nonny na Oboźnej, ale to są tylko niuanse i myślę, że każdy z Was może to oceniać troszkę inaczej. Ile wydaliśmy? Wydaliśmy na pizzę z buratą 38 zł, na marinarę 27 zł, no i do tego ten napar imbirowy za 15 zł zamówiliśmy dwa, więc łącznie wyszło 95 zł. Lunch dwudaniowy z wodą kosztuje 3 dyszki. Oprócz Mąki i Wody, dobrą pizzę w stylu neapolitańskim znajdziecie też w Spacca Napoli przy ulicy Świętokrzyskiej z widokiem na Pałac Kultury. Również pierwszorzędna robota. Jeśli w centrum Warszawy szukacie czegoś bardziej wykwintnego, no to z ręką na sercu mogę zarekomendować Kieliszki na Próżnej. Jest to lokal z kuchnią autorską, bardzo ciekawą, bardzo intrygującą, z dobrym i szerokim wyborem win. Miejsce w sam raz na randkę, czy na jakąś taką większą okazję. Wyśmienita kuchnia, wyśmienite napoje, no czego chcieć więcej. Dotarliśmy do Bibendy, o której wspominałem w Jacie Korea. Jest to miejsce, które kiedyś poznałem przy okazji próbowania oferty lunchowej. Przy tym zeszłorocznym filmie, nie tym, który był parę tygodni temu. Teraz ta oferta lunchowa tutaj wygląda inaczej. Codziennie jest zupa dnia, zawsze mięsna i bezmięsna i ona jest w cenie 6 zł do każdego dania z karty. I my dzisiaj te dania z karty spróbujemy. Nie ma tutaj takiego rozgraniczenia między przystawkami a daniami głównymi, także troszkę jeszcze nie wiemy, czego się spodziewać, ale zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo intrygująco i miejmy nadzieję, bardzo smacznie. Ja na danie główne wziąłam sobie klopsiki jagnięce. Wyglądają one bardzo ładnie. Jest to takie, można powiedzieć, lekkie danie. Nie zapychamy się ryżem, chlebem, ziemniakami, tylko jest po prostu mięsko w sosie.
A ten sos to jest karmelizowana tahina. Do tego jest jogurt i pikantne pesto kolendrowe. Dlatego to jest wszystko takie tutaj zielone dzięki kolendrze. Ja uwielbiam kolendrę, więc dla mnie jest przepyszne, jest pikantne. Jest trochę kwaśne przez ten jogurt. No i to mięso jest bardzo dobre, soczyste i tak przepięknie pachnie. Więc naprawdę bardzo fajne danie. Ono nie jest jakieś bardzo duże, byście się najedli, dlatego warto wziąć tu zupkę. Ja również poszedłem w mięso. Jest w karcie bardzo dużo dań bezmięsnych. U mnie jest kiełbaska z chipotle, czyli z tą meksykańską wędzoną papryką. Do tego ciastko kukurydziane, dużo kukurydzy, pomidorów, kolendry, marynowanej cebuli. To jest taka sałatka z tych wszystkich składników. I powiem wam, że danie równie genialne. Zwłaszcza ta kiełbaska wyśmienita. Soczysta właśnie z tym takim posmakiem wędzonej papryki. Papryki chipotle. Sałatka lekka, orzeźwiająca. Fajnie się tutaj wszystkie smaki i wszystkich składników mieszają. Też jest szczypiorek, o którym nie wspomniałem. I do tego takie ciasto kukurydziane w takiej puchatej formie. Też fajne, dość słone. Całość naprawdę genialna. I mamy jeszcze jedną rzecz, od razu powiem. Tym razem danie na zimno. Jest to burrata w sosie z żółtych pomidorów. Takim słodziutkim sosie z żółtych pomidorów. Do tego znów dużo kukurydzy, mięta oraz ser pecorino. To też jest przepyszne. Zwłaszcza ten sos z żółtych pomidorów jest zaskakujący. Trzy dania i trzy w 100% trafione. Myślę, że Bibenda jest dość niedocenianym miejscem w Warszawie. Można tutaj zjeść naprawdę świetne dania w dobrej cenie i w takiej luźniejszej atmosferze. Tak dokończę jeszcze tę myśl, którą zacząłem przy stole. Naprawdę świetne miejsce z niebanalnym, bardzo intrygującym jedzeniem. Te dania każdorazowo świetne i zaskakujące. Ja tutaj z chęcią będę wracał. Pierwszy raz jadłem coś ze stałej karty i jestem zachwycony. No i na koniec ceny oczywiście. Burrata z tym sosem z żółtych pomidorów za 33 zł, to było najdroższe danie, klopsiki jagnięce za 32 zł oraz kiełbaskę chipotle za złotych 27. Tak jak mówiła Sonia, jednym takim daniem raczej się nie najemy, dlatego myślę, że w tygodniu warto wziąć sobie zupę dnia, no albo tak jak my, wziąć trzy dania na dwie osoby. Jeśli lubicie świat celebrytów, no to w centrum Warszawy znajdziecie restaurację celebrytów, na przykład restaurację Kuby Wojewódzkiego, która jest za nami. Nazywa się Niewinni Czarodzieje 2.0, mieści się w słynnym wieżowcu Złota 44 i byliśmy tam jakiś czas temu i miło się zaskoczyliśmy poziomem serwowanych dań. Było naprawdę bardzo smacznie, ciekawie, sycąco i drogo. Tak, ceny są wysokie, trzeba się z tym liczyć. Ze wszystkich miejsc, o których dzisiaj wam mówimy, Niewinni Czarodzieje 2.0 są najbliżej dworca centralnego. Także jakiś lunchik, czy kolacja, czy śniadanie, no możecie wpaść tutaj. Powiedzieliśmy wam dzisiaj o kilku, w zasadzie kilkunastu restauracjach. Był na początku kebab, była pizza, kuchnia autorska, jakaś kawa, kuchnia koreańska. No wiele różnych restauracji się przewinęło, ale oczywiście to prawdopodobnie nie wszystkie warte polecenia restauracje w centrum Warszawy. My zebraliśmy te, o których wiemy, w których byliśmy i które polecamy, ale na pewno jest ich więcej, także zapraszam do komentowania i polecania restauracji w centrum Warszawy według tej mapki, którą wam teraz pokazuję. I co? I być może odwiedzimy polecane przez was knajpki w przyszłości. Nagramy o nich film, kto wie. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za obejrzenie do końca. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!